Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Damian Krzępek. Dzień dobry. Aladdin, można by tak powiedzieć. Jogin, ale gdzieś te spodnie się podziały, nie takie stereotypowe, jak myślałem. Jesteś poważnym człowiekiem. Tak zorientowałem się. Dobrze, żebym ja nie... Przygotowałem się do wywiadu. Tak jak ja. Zobaczymy, kto lepiej. Dobrze, porozmawiajmy o tobie. Okej. Jesteś fotografem, można by tak powiedzieć? Od tego bym nie zaczynał. Nie? Fotografem jestem amatorem. Mhm. To zawodowo jesteś nauczycielem WF-u, przynajmniej kiedyś byłeś. Tak. Jesteś po WF-ie? Tak. I świetnie pływasz. I świetnie uczę pływać. A gdzie uczysz tego pływania? Na Górnym Śląsku. W Siemianowicach Śląskich i w Piekarach Śląskich prowadzę zajęcia i organizuję też zajęcia związane z pływaniem. Mhm. Ale w Cieszynie jesteś znany z jogi. Tak. Co to jest ta joga? Oczywiście ja wiem, co to jest joga, hatha joga, asany i te wszystkie kwiaty lotosu. Bardzo poważne pytanie. Bardzo poważne pytanie, bo słyszałem, że to narzędzie szatana jest też. Czyli będziemy rozmawiać o tym, co jest joga, czy będziemy rozmawiać o poglądach ludzi, którzy twierdzą, właśnie, że jest to bardzo... Nie, tak na poważnie. Tak na poważnie. Co daje joga? To zależy, jak do tego podchodzisz, bo można jogę traktować jako swoją ścieżkę życiową i iść tak zwaną ośmiostopniową ścieżką i zajmować się wieloma różnymi jej dziedzinami. To nie jest tylko spojrzenie przez fizis, ale można traktować ją przez taki typowy fizis, czyli tak zwaną hatha jogę, którą się zajmuje. I hatha yoga daje tak. Hatha yoga to są ćwiczenia fizyczne, czyli tak popularnie zwane asany. Tak. Czyli uczysz tam się takich... lotosu, tak, w sensie nogami trzeba to asan, zrobić. Asan, które na przykład możesz potem u cioci na imieninach wykonać, stanąć na głowie i różne takie rzeczy. Wolałbym się... jednak z tymi nogami ten kwiat lotosu. No to się zawsze tak śmiejemy na zajęciach, że są asany, które są typowo prozdrowotne i poprawiają jakość twojego zdrowia i życia, bo w tym kierunku jakby jest moje spojrzenie i moje podążanie za ścieżką jogi, a są takie asany, które tak jak powiedziałeś, tak zwany kwiat lotosu albo wykonywanie jakichś różnych innych dziwnych asan, które się kojarzą mocno z jogą i są mocno zdjęciowe, medialne, ale w sumie są dużą ekwilibrystyką i nie do końca ich realizacja jest aż tak mocno potrzebna. Joga ma ci dać zdrowie, a joga ma ci dać odpoczynek, sposób na poradzenie sobie ze stresem. Kiedyś spotkałem się z takim powiedzeniem nauczyciela w trakcie zajęć, tam szkoliłem się jako instruktor jogi, że joga słabych wzmacnia, twardych uelastycznia. O, więc można też w taki sposób na nią patrzeć. Ale to daje ta joga, to te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, naprawdę, bo co, to jest połączenie oddechu, ćwiczeń fizycznych? Połączenie ćwiczeń fizycznych z pewnymi ćwiczeniami relaksacyjnymi, ze zgraniem tego wszystkiego z oddechem, no i z bardzo indywidualnym podejściem też, tak? Czyli do każdej osoby gdzieś tam na zajęciach staram się dotrzeć w ten sposób, żeby popatrzeć przez pryzmat jej plusów i minusów. Mówimy o sylwetce, mówimy o jakichś tam dolegliwościach, mówimy o sposobie oddychania. Ty to jakoś dopasowujesz do danej osoby, tak? Możesz tak, można, to zgłosić? Można. Wiesz, no, grupy nie są duże, grupy są kilkunastoosobowe, kilkuosobowe, więc ta praca indywidualna na tym to polega. Wiadomo, że na początku wygląda ona trochę tak mocniej grupowo, a potem jak już poznaję adeptów i znam wszystkie osoby, no to wtedy pracujemy tak, że pod kątem, nie wiem, masz jakąś rzecz, którą chcesz mocniej przepracować, czy na czym ci zależy, i wtedy skupiamy się też na tym. Czasem pracujemy ogólnie z całą salą, że robimy to samo, a czasem pracujemy na przykład warsztatowo, czyli pracujemy nad jedną asaną i wtedy możesz pracować pod kątem samego siebie już. Nie? A wspomniałeś o tej ośmiostopniowej skali, tak? Do diamentowej drogi. Wiesz co, no joga jako taka ścieżka życiowa dzieli się na 8 takich stopni. No i te asany to jest pewien kroczek tam w tym. To się zaczyna od pewnych nakazów, od pewnych praw, którymi się kieruje, potem jest oddech. Brzmi jak sekta. Brzmi jak filozofia, pewien sposób życia. To co należy do takich głównych zasad tej filozofii? Takie 3 złote zasady, które mógłbym zastosować ja teraz, siedząc tutaj w tej asanie wspaniałej, w aladynowych spodniach. Oddychać. Tak? Wdech, wydech? Nie. Wiesz co, no na to... Trochę trywializuję, bo tak... No tak, no... trochę trywializujesz, ale na tą ośmiostopniową ścieżkę jogi to tak, na pewno to, czym ja się zajmuję, czyli hatha yoga, czyli asany, ćwiczenia fizyczne. Tak? Na pewno oddech, tak? Na pewno pewne
zakazy, na pewno pewne nakazy, czyli prawa, którymi się gdzieś tam ludzie utożsamiający się, czy żyjący w taki, a nie inny sposób związani z jogą, czyli tak jak mówiłem, że pewien rodzaj filozofii, czyli na pewno nie krzywdzenie. Wiesz co, to jest bardzo podobne do takich, możesz... chrześcijańskich zasad, do, takich dekalogowych. Wiadomo, że my mieszkamy i żyjemy w strefie tej kultury takiej śródziemnomorskiej i chrześcijańskiej, więc dla nas tym kanonem jest 10 przykazań, niezależnie od... Ale tak jakby nasze prawo też się na tym wzoruje, nie? To są bardzo podobne rzeczy. To jest... nie czyń nikomu, tak, co tobie nie miłe. Tak. Te prawa, wiesz, jak zagłębisz się w jakieś, nie wiem, buddyjskie czy hinduskie prawa, one są bardzo podobne. A jesteś wegetarianinem? Nie, jestem. Próbowałem, ale jestem chyba tak jak jeden z moich głównych nauczycieli, jednak gdzieś tam tym mięsożercą i to mięso w jakiejś tam postaci się pojawia. Spotkaliśmy Damiana przed hotelem Liburnia, gdy polował na, nie powiem jakie zwierzę, ale okazało się, że... Zwierzę było bezmięsne. Zwierzę bezmięsne. Dobrze. Czyli tak, na pewno jakaś dieta jest, czy nie? Wiesz co, tak, można. Można, znowu, to też jest jeden ze stopni, bo są pewne, wiesz, przykazania takie, czy tam zasady związane z odżywianiem i wtedy możesz się zastosować. Joga dzieli ludzi tam na różne sylwetki, dzieli na różny sposób odżywiania, który Hindusi twierdzą, że jest związany z twoim typem organizmu. Tak? No i typ organizmu polega na tym, że się tutaj wysuwa... Tak, że pewne pokarmy są dla ciebie przeznaczone, tak? A pewne pokarmy są dla ciebie niewskazane. Tak? A co dla ciebie jest przeznaczone, a co jest niewskazane? Czego ty unikasz? Dla mnie co jest przeznaczone, a co jest wskazane? Ja raczej jestem typem człowieka dość dynamicznego, więc dla mnie na przykład wszystkie przyprawy nie powinny być przeznaczone, chociaż ja je uwielbiam, więc mocno z nimi walczę. To jest, wiesz co, joga jest czymś takim, że dążysz do po pierwsze umiaru, po drugie spokoju, czyli pewnej takiej równowagi. To ma ci pomóc zachować równowagę, żeby nasz organizm, nasz umysł, nasze życie było na dobrym poziomie i szczęśliwe, powinieneś dążyć do równowagi. I do dobrostanu. Tak, taka jest główna zasada. Więc teraz, jeżeli czegoś masz w nadmiarze, no to musisz z tego zrezygnować. Jeżeli czegoś nie masz, no to musisz to jakoś skompensować. I to jest między innymi odpowiedź na twoje pytanie związane z dietą. Czego unikać? Są pewne rzeczy, które na przykład pobudzają i one dla takiego organizmu jak mój są niewskazane. Czyli przyprawy? Na przykład. Gałka muszkatołowa pobudza tutaj naszego Damiana. Gałka muszkatołowa jest niezłym psychodeliczną rośliną, którą można zastosować. Ja nie wiem, nie wiedziałeś? Na ten temat. Nie, absolutnie. Ja myślałem, żadnych przypraw nie używam. Jak dałeś przykład gałki muszkatołowej, to myślałem, że wiesz, do czego służy. Nie, absolutnie nie. Ja używam tylko pieprz i sól. Pieprz też jest niezłym afrodyzjakiem. Tak? Co jest jeszcze afrodyzjakiem? Bo widzę, że temat... Czekolada. Czekolada. Czekolada, tak, czekolada. Czekolada zawiera w sobie takie fajne rzeczy, między innymi jak i inne substancje odurzające. Ale trzeba by zjeść cały wagon. Proszę, to wszystko na jodze, u ciebie na zajęciach. Raczej nie. Nie? Nie. Ale raczej nie. Takie wagony podobno po czeskiej stronie stoją. Dobrze, proszę Państwa, czeskie wlaki to temat na następną rozmowę. Dobrze, a powiedz mi tak, jak zaczynałeś z jogą przygodę, tak? To pomyślałeś sobie, że to jest dobry pomysł na życie, na zarabianie, czy właśnie już wiedziałeś o tej równowadze i szukałeś w tym takiego tego dobrostanu life, slow life'u, czy jakaś filozofia, jak natknąłeś się na jogę? Bo to było dawno temu, nie było to tak popularne. Wiesz co, nie było to tak popularne. Właśnie jak dzisiaj teraz? Miałem okazję rozmawiać z znajomą, która gdzieś tam poszukiwała pewnych książek i zaczynaliśmy między sobą wymieniać przez telefon różne wydawnictwa, różne tytuły i wszystko to jest związane z jogą. Pojawiło się mnóstwo różnych tytułów na naszym rynku i ja, jak sobie przypomniałem czas, nie wiem, 15-20 lat temu, kiedy zakupienie jakiejkolwiek książki dotyczącej jogi, ale takiej, wiesz, nie jakiejś ekwilibrystyki, nie jakiejś magii, tylko tej takiej typowej jogi, żeby wiedzieć, jak z ciałem pracować, jak oddychać, ale żeby to było w fajny sposób przekazane dla nas, dla Europejczyków, było wręcz nieosiągalne. A teraz, jak wejdziesz do księgarni, to ta półka, i to już nie jest, że to stoi na półce z ezoteryką, tylko to stoi na półce na przykład tam, gdzie jest fitness ciała i sport. Astralne. Czyli w tej dziedzinie. Wiesz, masz dużo takich rzeczy związanych z jogą i to jest na przykład joga akademicka, gdzie na uczelniach typu Akademia Wychowania Fizycznego jest
dział, jest katedra, która zajmuje się relaksacją, która zajmuje się ćwiczeniami hatha jogi. W Katowicach to masz, we Wrocławiu, więc to już czyli teraz... można zrobić habilitację z hatha jogi. Tak, można zrobić. Doktor można habilitowany zrobić. Damian Krzępek. Chciałbym. Chciałbyś być, chciałbym, tak? Ale nie mam na to czasu. A powiedz mi, na początku to był jakiś impuls, to była jakaś osoba, która cię na jogę jakoś tam nakierowała, czy ktoś, czy książka, czy po prostu też sam szukałeś wiesz drogi co, rozwoju? Chyba odpowiedziałeś na swoje pytanie, dając ten przykład takiego poszukiwania troszeczkę życiowego. Szukałem gdzieś tam po pierwsze jakiegoś takiego spokoju, zrównoważenia w sensie umysłu, co w jodze też można z tym pracować, bo przez kontrolę ciała gdzieś tam pracujesz z umysłem. A druga rzecz, szukałem takiej dziedziny ruchu i pracy z ciałem, w której można pozostać do końca życia. Tak? Ja jestem sportowcem od długiego czasu, to znaczy moje całe życie jest związane jest ze sportem od takiego, wiesz, chłopaka. No i ten sport nie zawsze prowadzi do poprawy jakości zdrowia. Pierwsze słyszę. Czujesz różnicę pomiędzy sportem wyczynowym, wiesz, że to jest rzecz, która jest fantastyczna, fantastycznie się ją ogląda, ale też płaci się dość wysoką cenę. Pojawiają się kontuzje i nie tylko, ale to nie jest temat, w którym bym jakoś był... A byłeś kontuzjowany w wyniku jogi, uprawiania jogi? Nie, w wyniku uprawiania jogi raczej nie, ale w wyniku innych sportów mam różne kontuzje, które wiesz... Przez pływanie na przykład? Nie, przez piłkę ręczną na przykład, albo przez podnoszenie ciężarów i różne takie dyscypliny. I rzucanie piłką lekarską do kosza. Rzucanie piłką lekarską, co to jest za dyscyplina? Taka, którą ja właśnie teraz propaguję, proszę Państwa. Rzucanie piłką lekarską do kosza, nie słyszałeś nigdy? Nie, właśnie mógłbyś mi opowiedzieć na ten temat. Nie, to ciekawa w takim dyscyplina. Razie musimy się zamienić miejscami, ale to innym razem. No i czyli dobra, tak, czujesz wracając, się, no, poczekaj, bo odpowiadając na pytanie, to tak, no na pewno poszukując jakiejś harmonii takiej, wiesz, ciało, umysł, to na pewno. Spotkanie z jogą pierwsze, bardzo ciekawe. Jako mały chłopiec, gdzie w ogóle jeszcze nie zdawałem sobie sprawy z tego, co to jest joga albo co to może być, czyli to są lata 70. Już masz odpowiedź na to, ile mam lat. Mój wujek, który był inwalidą wojennym i stracił na froncie wszystkie palce u stóp, bo je odmroził, miał je usunięte. I to był pierwszy człowiek, który uprawiał jogę w moim otoczeniu. Oczywiście był traktowany bardzo sceptycznie przez całe otoczenie, bo to nie były takie czasy ani nic, ale on tam gdzieś miał taką, wiesz, książkę. U nas joga w Polsce się pojawiła bardzo wcześnie, z tym takim pokoleniem dzieci kwiatów, lat 60. Nie wiem, czy pamiętasz wojnę domową i Łazukę w roli instruktora jogi. Sałangasana, no i tam takie różne były, śmiesznie to pokazane, ale była. To były takie czasy, kiedy docierały do nas takie różne informacje. No i wiesz, mój wujek, który był takim człowiekiem, który nie miał chodzić, bo nie miał palców, a w palcach jest aparat równowagi między innymi. Jak stopa jest bez palców, bardzo ciężko jest w ogóle utrzymać równowagę. No i on uprawiał tą jogę. On był w stanie gdzieś tam, wiesz, pewne, ja widziałem, jak gdzieś tam zakładał sobie nogę na nogę, takie różne właśnie, tak jak płyta, kwiat lotosu. Więc to było moje pierwsze takie zderzenie, takie dziwne. No. Jako dziecko. Jako dziecko. No a potem gdzieś się to pojawiło, tak jak powiedziałem, znalezienie rozwiązania dla siebie, żeby być, wiesz co, w pełni sprawnym, poprawiać tą jakość swojego zdrowia i życia. No i nie poddawać się też w jakimś tam procesom takim starzenia, nie? No proszę. Proszę Państwa, no to tak. Ja myślałem, że zahaczymy o jakiś inny jeszcze temat, na ale przykład. Widzę, że na przykład podróże. Byłeś w Stanach, a nie byłeś w Indiach. Dlaczego? Wiesz co, nie wiem dlaczego. Moje podróże czasem wynikają z takiego impulsu. Stany się pojawiły dlatego, że była taka możliwość i ją zrealizowałem. I podróż była bardzo interesująca i ciekawa i to jest przepiękny teren, jeżeli chodzi o krajobrazy. Trudny do życia dla mnie, jeżeli chodzi o miasta. A dlaczego nie Indie? Dlaczego nie byłem jeszcze w Indiach? To tak stereotypowo, wiesz, to się kojarzy, ja wiem, prawda? Wiem, lewitujący to... jogin musi tak. być w Indiach najpierw, albo najlepiej jeszcze przed swoim życiem, żeby był w Indiach. Nie? W innym wcieleniu. W innym wcieleniu, tak. No to masz odpowiedź. Byłem w Indiach w innym wcieleniu. Dobrze. Powiem Ci tak, Damian, oprócz tego, że nie chcesz pokazać, jaki masz tatuaż, no czy myślę, teraz masz ten... niepowtarzalną szansę pokazać, nie? Że to nie jest temat dotyczący w ogóle jogi. Proszę Państwa, to w takim razie ogłaszam konkurs samozwańczo. Jaki tatuaż ma Damian Krzępek tutaj na ręce? Czy to jest jakiś lewitujący jogin w Indiach?
odczarowałeś trochę jogę, bo ja tak szczerze to myślałem, że to jest takie właśnie, wiesz, błądzenie pomiędzy właśnie ziemią a niebem, a tu się okazuje, że joga to naprawdę dobra rzecz. Wiesz tak, co, to jest ta wolność, nie? Są pewno ludzie, którzy pracują w jakiś inny sposób, są ludzie, którzy pracują tak jak ja, czyli przez taki, wiesz, przez fizyczność, przez oddech i przez zrozumienie swojego ciała. Nie? I można się do ciebie zgłosić jakoś na Facebooku, że ty tam pokierujesz tą drogą joginową, duchową? Nie. Czy z jakieś zajęcia nie są? Nie czuję się kompetentny w tym, żeby, wiesz, być czyimś przewodnikiem duchowym. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie na zajęcia i potrzebuje rozmowy... A gdzie ty prowadzisz te zajęcia? Tu w Cieszynie? Tak, na Banotówce. W Centrum Kultury na Banotówce prowadzimy zajęcia. Mogę powiedzieć kiedy? Nie będzie tak, no, tak, możesz powiedzieć, tak. Każdy czwartek o 19. I one są pierwszy ogólno... czwartek miesiąca? Nie, każdy czwartek. Czwartek o 19 i one są ogólnodostępne. Te zajęcia. Tak? Tak. Dużo się płaci? Dobrze, zostawmy to, proszę Państwa. To zależy, czy będziesz chciał otrzymać tę odpowiedź, którą ścieżką masz pójść. Okej, okay, ja jestem dopiero w zerówce, jeżeli chodzi o jogę, na tym takim przedzerowym etapie. Dobrze, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja myślę, że musimy skończyć, ale chciałbym Cię zaprosić jeszcze do drugiej części, bo tematy są pootwierane, a jednak skupiliśmy się teraz na jodze. Okej, okay, dziękuję. Damian Krzępek był naszym gościem, jogin z Cieszyna. Można by tak powiedzieć.